samozwańczy rzecznik wyprawy, narodowej wyprawy na K2. Iluzjonista, miłośnik hip-hopu, politolog, ale przede wszystkim tata półtorarocznego Olka. Uwaga, ready, steady, go. Co tu jest napisane? O nie, na Boga. No tu jest 7 szczytów pewnie. 7 happy summits. Ale góry nie przeczytam. To jest hiragana i katakana, czyli 2 sylabariusze znaków. Natomiast to są kanji, czyli symbole, których przeciętny Japończyk musi znać 1945. Ja w swojej drodze edukacyjnej znałem ze 200 może, jak byłem na studiach, a studiowałem politologię, ale wymyślili w trakcie wakacji tych studenckich mechanizm, żeby mnie edukacyjnie do czegoś przymusić i powiedzieli, no to masz tutaj, my ci damy tam kilkaset złotych i no, musisz jakiś kurs zrobić. I wybrałem sobie japoński, bo był taki, stwierdziłem, że to będzie coś super, żeby poznać jako język, ale przeliczyłem się, bo to było 4 tygodnie, 5 dni w tygodniu po 8 godzin. A to jest taki język, że po prostu zgniatasz wszystkie reguły gramatyki, wszystko co znasz i wyrzucasz do kosza. Nie ma czasu przyszłego. On się określa za pomocą słów. Bardzo ważne jest jakby, kim jesteś w społeczeństwie. Przyrostki, czyli takie sformułowania typu tam Miuka-san, albo tam Miuka-kun, albo Miuka-bun na przykład, które oznaczają, tak, które oznaczają jakąś twoją pozycję względem kogoś. To znaczy, jak jesteś szefem w firmie, to do kogoś mówisz z innym przyrostkiem, jak ktoś jest wyżej, jak ktoś jest niżej. Język niezwykle hierarchiczny. No po prostu gimnastyka dla umysłu. To teraz się cofamy i wracamy do szkoły średniej i chciałabym wiedzieć, jaką miałeś ksywę? Ksywę miałem między innymi Kaleczniak. Kaleczniak? Tak, Kaleczniak, bo to się zawsze kończyło źle. Znaczy, to się zawsze po prostu... Dobra, Kaleczniak, bo zawsze coś się stanie. Przewrócisz się, zastanawiam, czy to jest jakieś, nie wiem, nazwa roślinki, zwierzątka. Po prostu to się zawsze kończyło źle. Moi rodzice też żartowali, że może moi znajomi, jak idę na boisko, to może chcą od razu taką folię NRC i apteczkę mieć przy sobie. Tak, i w ogóle najlepiej niech karetka stoi, nie? Obok. Tak. Miało miejsce, że ja się próbowałem często popisać, albo tam jakieś dziewczyny gdzieś stały. No ten lans się kończył, jak ja się chciałem ścigać z dziewczyną przez boisko na rolkach, które miałem 2 dni na nogach i kończyłem na płocie twarzą i w szpitalu, więc tu się jakby lans kończył tak naprawdę, ale drugi raz to też graliśmy jakiś mecz kosza i no totalnie nie wyszacowałem, jak wysoko jest kosz, jak daleko jest ten słup, który ten kosz trzymał i chciałem się popisać, że zrobię wsad do tego kosza, no ale tam pół metra zabrakło do góry, ale za to pół metra bliżej był ten słup. No i skończyło się tym, że... Ale próbowałeś też tak w taki sposób zwrócić na siebie uwagę swojej przyszłej małżonki? My się wtedy... Z którą chodziłeś do szkoły, do tej samej szkoły. Tak, byliśmy razem w liceum, w tej samej klasie, ale wtedy się... średnio nasze drogi szły jakby bardziej równolegle, tak bym to nazwał, dyplomatycznie i się rozeszły na dość długi czas, bo prawie na 10 lat i z powrotem się spotkaliśmy na zjeździe, takim typowym high school reunion, który miał miejsce, gdzie nasza klasa się z powrotem spotkała, no i wtedy zaiskrzyło, no i jakby ta historia po dzień dzisiejszy ma miejsce. Trwa i będzie trwała na wieki wieków, amen. Tak. Ja bym chciała jeszcze z tobą pogadać o czymś takim jak iluzja i chciałabym się ciebie zapytać, czy trzeba być dobrym aktorem, żeby bawić się w iluzjonistę i czy to jest trochę też taki fan z oszukiwania ludzi? Ten aspekt prestidigitatorstwa, czyli tego zręcznego operowania przedmiotami, no jest jakby dość istotny, natomiast tam trzeba rzeczywiście trochę panować nad tym tłumem. Nawet gdzieś tam pod bacznym okiem jednego z takich starszych iluzjonistów starej szkoły ćwiczyłem, ale no ta iluzja się zmieniła, ja się tym zafascynowałem, bo obserwowałem jakby tą zmianę i wchłonęło mnie to bardzo.
I rzeczywiście trzeba było być w tym takim trochę aktorem, który zwodzi tą publiczność. No już nie mówiąc o tym, że bardzo często to jednak jakby tam było niezwykle interesujące dla płci przeciwnej, no bo jednak to jest coś innego, to jest jakby iluzja. Trochę żałuję, że to się później gdzieś tam rozmyło, bo trzeba to jednak cały czas ćwiczyć i trzeba to jednak cały czas gdzieś tam pielęgnować, żeby rzeczywiście to... żeby mieć w tym jakiś, utrzymywać w tym jakiś poziom. Natomiast no, jestem o tyle zadowolony, że jakiekolwiek programy iluzjonistyczne oglądam, a to mi jeszcze zostało, czy czasem sobie coś tam w domowym zaciszu dla rodziny robię, to umiem to wszystko rozpracować. Znaczy znam te mechanizmy i psychologiczne, i te techniczne iluzji, więc jakby to jest fascynujące, ale no, dzisiaj technologia też sprawia, że to się w ogóle zupełnie inaczej odbywa. Natomiast ten aspekt aktorstwa jest tam bardzo ważny, także to odpowiadając na moje pytanie. A teraz uwaga następne, wjeżdżam z tym następnym pytaniem, bo zapytam się ciebie, dlaczego ty chciałeś uciec z Indii? Dlaczego zrobiłeś sobie kartkę, na której spisałeś koszty ucieczki? Tak, ucieczki w ogóle, jakby ty byłeś tak przerażony, tak, no wiesz, czy jakby... Tak. Muszę od razu powiedzieć, że nie mam tej kartki, bo ona jest gdzieś u rodziców tam, jak przeszperałem całą szafę, żeby ją dzisiaj zabrać, ale... Rzeczywiście było tak, że Indie były moim takim drugim krajem w Azji po Japonii, zupełnie oczywiście innym przecież niż Japonia, gdzie pojechałem sobie sam z plecakiem na miesiąc, żeby zobaczyć ten kraj. No i zanurzyłem się w tyglu tego kraju, tylko w dużym skrócie to wyglądało tak, że miałem bardzo intensywnie zaplanowany jakby program tego wyjazdu, w sensie sam sobie wyznaczyłem punkty na mapie. I do dziś pamiętam, że lądowałem w Mumbai, ale następnego dnia od razu, niecałe 24 godziny później, musiałem lecieć do Jaisalmeru. W związku z tym wylądowałem na Mumbai International, no więc szok kulturowy, no bo to Indie. Stwierdziłem jeszcze w Polsce, że no nie będę gdzieś jechał nie wiadomo gdzie w tym Mumbai nocować, tylko przenocuję gdzieś w pobliżu tego drugiego domestic, lotniska tego, który obsługuje loty krajowe. Więc ja sobie gdzieś znalazłem na Bookingu jakieś miejsce, tam pół gwiazdki albo jedna dziesiąta gwiazdki, gdzieś między tymi dwoma lotniskami, żeby po prostu przenocować. Jadę tym tuk-tukiem, oni mnie wysadzają na środku takiej ulicy, gdzie jest oczywiście wszystko, wiadomo, i jest taka zabudowa bardzo niska i takie drzwi. Dach się kończy tam, gdzie się drzwi kończą i wąskie jest to na 3 metry i jest napisane hostel. I to jest to miejsce, gdzie miałem nocować i się zastanawiam, gdzie są tam pokoje. No więc okazuje się, że pokoje są pod ziemią. Ja nocuję tam pod ziemią w tym pokoju. Jestem absolutnie przerażony, ale jestem też głodny piekielnie. No więc zamawiam coś tam. I w pewnym momencie takie pukanie się rozlega i taka kratka, nie jak w więzieniu na środku drzwi, tylko na dole drzwi taka się rozsuwa i mi tak wsuwają taką tackę z jedzeniem. I wtedy było takie, wtedy powiedziałem sobie, o nie, ja naprawdę jestem w stanie wszystko znieść, tylko to był mój pierwszy kontakt z taką kulturą jakby. Aha. Też. Ale wiesz co, ja myślę, że każdy miałby lekkie przerażenie, albo po prostu umówmy się, obsrane majtki. Bo jestem pod ziemią, ktoś mi wsuwa przez kratkę jedzenie, a ja mam tu miesiąc spędzić jeszcze i ja nie wiem, gdzie będę nocował dalej, więc nie wiem, jak to się potoczy. I wtedy spisałem na chusteczce te wszystkie takie, posprawdzałem tam sobie przez ten... Numer do ambasady, numer do ubezpieczyciela, numer do żony, nie żona. Nie, to miałem, ale bardziej chodziło o to, że ja zacząłem liczyć, po prostu tam przeliczać. Tu ile, potrzebuję tyle na taksówkę, ile na, tyle do tak. Ile do Tajlandii samolot albo gdzieś, gdzie ja wizy on arrival mogę dostać, żeby uciec po prostu do innego kraju, ale w miarę takiego, w którym po prostu jakby... Będziesz się czuł bezpiecznie. Tak, no okazało się, że potem wystarczyło jedna, dwie rozmowy z kilkoma osobami, które były w podobnej sytuacji co ja, które spotkałem po drodze po prostu w Indiach i to wszystko przeszło. I było tak, że pierwszego dnia był dramat. Po trzecim tygodniu gdzieś tam przechadzając się w Varanasi tam nad Gangesem, no jakby czułem ten kraj w sensie, no jakby bardzo mi się tam podobało i chcę tam wrócić i chcę też swojemu synowi to pokazać, bo to jest jakby przepiękne miejsce w sensie. Jak człowiek wraca, ja miałem takie poczucie, że jak wróciłem z Indii do Polski, to było tak cicho, pusto, spokojnie, no jakby tu się nic jakby nie działo, a tam to życie po prostu kipi z tych ulic, wylewa się od bladego świtu do późnej nocy i no to było przepiękne. Kiedy góry wysokie pojawiły się w twoim życiu? W moim życiu jest dużo różnego rodzaju innych sportów, typu skoki na bungee, a jakby góry pojawiły się w pewnym momencie, raptem chyba 6 lat temu, kiedy po prostu dobry znajomy mnie zapytał, czy bym z nim na Blanka nie wszedł. A ja po prostu nic na ten temat nie wiedziałem. Ja zacząłem tak totalnie po bożemu. Kursy i tak dalej, i tak dalej. No pierwszy kurs skończył się w szpitalu. Skałkowy trzeba zacząć, tak? No ja zrobiłem turystyki zimowej, wysokogórskiej, znaczy górskiej i wspinaczkowej, i potem jeszcze lawinowy robiłem po prostu.
pojechaliśmy na tego Blanka, no totalnie się nie udało, no bo tam kuluar, za dobra pogoda, lodowiec się wytapiał, tych kamieni było za dużo, zresztą to był jeden z tragiczniejszych w ogóle sezonów. Do tej pory pamiętam i zawsze opowiadam, jak no, tam jest ten taki, robisz ten duet taki często, Gran Paradiso i Blanka. Jak na Gran Paradiso byłem takim żółtodziobym górskim, że zapomniałem z tej ekscytacji, z tego wszystkiego, rozpakować plecak w schronisku Emanuel Vitor, czy jak to się tam ono nazywało, i nie rozpakowałem plecaka, więc na szczyt Gran Paradiso tachałem absolutnie wszystko. Kosmetyczkę, tam jakieś ręczniki podróżne, no po prostu wiesz, wszystko, absolutnie wszystko. I tak później siedzę tam już taki styrany po tym Gran Paradiso i z tego plecaka wyjmuję i mówię, po co to wszystko tu było tu właściwie, ale to wszystko wtachałem i... Ja chcę Cię wybrać na wyprawę. Proszę, także mogę Ci tam nieść co chcesz w tym plecaku, naprawdę. Jesteś zaprawiony w boju. Dlaczego w trakcie swojego projektu, który zacząłeś, bo ty się rozpędziłeś z tymi górami, prawda? Po Mont Blanc zacząłeś realizować po prostu projekty z Korony Ziemi i dzisiaj możesz się pochwalić 6 szczytami z Korony Ziemi. Dlaczego towarzyszy ci flaga, bardzo ważna flaga, Seven Happy Summits? Wiem, że ten projekt jest jakby, bardzo dużo ludzi go robi w różnej formule. No sama robiłaś też formułę takiej, że czasami łączyłaś to z charytatywnymi akcjami, czasami robiłaś to po prostu na własną rękę i tyle. Metod jest jakby, każdy robi to jak chce i chwała mu za to. Ja postanowiłem po prostu, że chciałbym to współdzielić z kimś, żeby próbować coś robić jakby dobrego, taką cegiełkę dokładać. Momentami pojawiały się takie zarzuty, mówi Michał, czy ty sobie tu nie wymyśliłeś, że ty sobie tu fundację dokleisz przypadkiem do projektu i będziesz miał niby łatwiej u sponsorów? No nieprawda, bo właśnie często wychodziło tak, że mówili mi, panie Michale, fantastyczny projekt, no ale wie pan, compliance, ryzyko, góry, no nie, nie, ale te dzieciaki, ta fundacja, super. Mnóstwo różnych jakby fajnych dodatkowych rzeczy dookoła się udało zrobić. To jest piękna droga podróżnicza. Na poziomie takim technicznym możesz komuś dodatkowo pomóc, a na poziomie psychologicznym możesz też pokazać. W 2016 roku zdobyłeś Mont Blanc. Jaka była potem kolejność tych szczytów? Potem było Kilimandżaro. Potem powiedziałem sobie, Mont Blanc, Kilimandżaro, jadę na Denali. Na grubo? Tak, jadę na Denali. Najtrudniejsza góra, na której byłam. Tak, absolutnie. Tak. Znaczy, z racji tego, że gdzieś tam w tym środowisku mniej czy bardziej sobie czasem funkcjonujemy, no to porozmawiałem z kolegami, oni powiedzieli po prostu puknij się w łeb leksiński, no jakby zginiesz. No. Najpierw się sprawdź w samodzielnych ekspedycjach, w sensie pojedź gdzieś sam, zdobądź sobie górę, jakby tak w ogóle z kolegą czy coś, a potem pojedź gdzieś, gdzie życie bazowe poznasz. Nie będzie to taka wyprawa jak Mont Blanc, że w jeden dzień, czy jeden dzień jesteś w trakcie doby w stanie zejść ze szczytu tak, i pójść do knajpy, no taka jest prawda. I potem pojechałem na Lenina, no i to Lenin mi pokazał. Później było Denali nieudane, no bo tam minus 50, no byłem na grani szczytowej. Co jest dość frustrującym faktem, że Peak Hill ostatni pokonałaś i już koniec jakby. I Karstensz, i Kościuszko w zeszłym roku. Także zostały teraz 3. No. Co to jest All In? Mówi się, że to jest taka najbardziej emocjonująca zagrywka, w Bondzie też czasami występowała, czyli że gracz jakby stawia wszystkie swoje żetony, cały swój majątek, cokolwiek tam posiada na swoje karty, tak naprawdę nie wiedząc, co mają inni w ręce. No właśnie, i ty zacząłeś szukać sponsorów na narodową wyprawę na K2. Tak. I robiłeś to bez wiedzy kogo? Organizatorów tej wyprawy, tak, wow. tak. To był rok 2016 właśnie i wtedy chyba Simon Moroz zdobywał Nanga Parbat. I Krzysiek Wielicki udzielał wywiadu, w którym mówił o tej wyprawie, że to już teraz K2, ostatni niezdobyty 8000 zimą. Pasjonacko mnie to strasznie pochłonęło i stwierdziłem, że jakby trochę te góry rozumiem, a z drugiej strony jakby zawodowo siedzę w komunikacji, pracuję z korporacjami, więc jakby rozumiem, czego potrzeba jakby w rozmowie z działem marketingu, wiem, na co zwracają uwagę, wiem, w których momentach warto o te pieniądze w ogóle wnioskować, bo wiem, kiedy te budżety się tam układają. I tak pomyślałem, to może ja spróbuję tak sam na razie i jakby zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak do czegoś dojdzie, no to wtedy ewentualnie ich zaangażujemy. No i... Że jednym słowem byłeś tak... Takim prywatnym, samozwańczym menadżerem narodowej wyprawy. Fundraiserem, przy czym zawsze podkreślam i to mówię jakby w pełni odpowiedzialnie, że z tych moich pomysłów, leadów, jak to się ładnie mówi, na te firmy nie wyszło nic. Znaczy to absolutnie nie były te firmy, które były sponsorami głównymi wyprawy. Natomiast ja ten proces w jakiś sposób no, dla siebie rozpocząłem.
I w momencie, w którym w jednej czy w drugiej firmie zażarło, mówiąc wprost, i oni chcieli zobaczyć prezentację, no to ja zacząłem kleić te prezentacje, ale w pewnym momencie powiedzieli, no jakby Michał, to nie jest twój projekt, no jakby sorry, więc... Przyprowadź tak, nam tu Wielickiego tak, i Majera. Tak, przyprowadź Krzyśka i Janusza i ja sobie pomyślałem, mój Boże, no jakby 3000 ludzi wchodzi na salę, żeby ich takie, obejrzeć. Znajdę do nich numery telefonów. Tutaj z pomocą przyszły właśnie jakieś relacje, bo przez Polski Związek Alpinizmu dotarłem do władz PZ-y i oni ściągnęli Krzyśka Janusza na to spotkanie pierwsze do jednej z firm. No i wtedy się poznaliśmy. I tak się zaczął taki długi proces, bo oni powiedzieli, no to tutaj nam pomóż z prezentacją, tutaj jakby zrób to, zrób tamto, w takim znaczeniu, że ja byłem zafascynowany tym, żeby im pomagać kleić te prezentacje, jakieś plany komunikacyjne, bo to następny sponsor powiedział na spotkaniu, a to my potrzebujemy siatki na przykład tam festiwali, wydarzeń i wszystkich waszych aktywności potencjalnie medialnych, jak będzie wyprawa, a my potrzebujemy siatki wszystkich ryzyk na przykład przy takiej wyprawie. I ja to wszystko kleiłem, robiłem. I im systematycznie, im więcej sponsorów się pojawiało, tam nierzadko no, były jakieś konflikty, albo to się wykluczało czasem, tak? I tym trzeba było też zarządzać. I to się w pewnym momencie tak przerodziło, że jakby głównym zadaniem było komentowanie jakby albo no, opis tej sytuacji jakby dla mediów zagranicznych. To wszystko jakby... I ty to wszystko koordynowałeś jako osoba, która na komunikacji zna się bardzo dobrze, która na wizerunku, na budowaniu tego wizerunku zna się bardzo dobrze, bo ty zajmujesz się... komunikacją kryzysową obecnie najbardziej i doradzaniem firmom. Firma komunikuje się ze wszystkim, co ma na nią wpływ na zewnątrz, praktycznie oprócz klientów. Musisz non-stop być obecny, bo jak nie jesteś obecny, to cię nie ma, niestety. Czy ty się spotkałeś z hejtem w ogóle w trakcie realizacji tego projektu? Wiesz co, no jakby i w trakcie realizacji projektu też trochę, no bo że te działania charytatywne i że czy to nie jest jakoś przyklejone do tego i że a może sobie to tak wymyślił, gdzie też nie jestem w stanie jakby nie potrafię tego zrozumieć, znaczy tak czy inaczej bym robił koronę, no tak czy inaczej bym szukał sponsorów jakby, a chcę robić coś jeszcze, chcę zrobić coś dobrego, dodatkowego, a no jakby i za to się spotyka człowiek z hejtem. W największym natężeniu takiego hejtu, gdzie to było jakby też personalnie skierowane do mnie, to w jakiś sposób miałem do czynienia na pewno po wyprawie zimowej K2. Tam tego trochę też było. Na jaką górę zabrałbyś swojego syna Olka? W ogóle podróżowanie uświadomiło mi, że pierwsze, co bym chciał zrobić, jak on będzie świadomy podróżniczo, to pojechać do każdego województwa, żeby pokazać mu po prostu Polskę. Ja teraz zakładam ci piękny kapelusik Mazowsza, bo... Tak jest, możemy zacząć od Mazowsza, no w sumie jakby tu jesteśmy. Natomiast mi się marzy, żeby z nim, w ogóle żeby z rodziną, przejść Baltoro do bazy pod K2. Żebym ja w końcu zobaczył, o czym gadałem. Ale to jak będzie chciał. Kiedy my mówimy o górach, kiedy się w ogóle spotykamy na festiwalach, na spotkaniach, to bardzo często mówimy o tym w kategoriach sukcesu i zdobywania. Niepowodzenia często pomijamy albo robimy z nich ciekawą historię, ale bardzo rzadko mówimy o takim samym sensie porażki i myślę, że bardzo często o tym zapominamy. Dla mnie porażka w górach jest szalenie ważna, jakkolwiek to zabrzmi, bo ona jest fundamentem i stopniem do kolejnych kręgów wtajemniczenia, bo to tak buduje właśnie doświadczenie. I moja droga górska jest usiana takimi porażkami, jakkolwiek by to nie brzmiało. I pierwszą taką najistotniejszą chyba w ogóle lekcją pokory w górach było spotkanie z Białą Damą, czyli z Mont Blanc. Ja sam słyszałem takie historie, że znajomi opowiadali, że w sumie to przejeżdżali przejazdem obok Chamonix i uznali, że zatrzymają się na 4 dni, sobie wejdą na Blanca. Więc góra zawsze wydawała się taka dostępna. Kiedy ja postanowiłem się z nią zmierzyć, tak naprawdę wpuściła mnie dopiero za trzecim razem. Za pierwszym razem mieliśmy za dobrą pogodę, co jest oczywiście paradoksem, bo zawsze mówi się o zamieciach, śnieżycach, a na Mont Blanc, jak się okazuje, kiedy w pewnym fragmencie drogi musimy przekroczyć taki sławetny kuluar, zwany pieszczotliwie kuluarem śmierci, to musimy zmierzyć się z prawie 1000-metrową ścianą, przez środek której lecą kamienie. One są trzymane przez lodowiec, więc w momencie, kiedy jest za ciepło, ten lodowiec za szybko je wytapia, spada i my musimy w tym wodospadzie tych kamieni spróbować się przedostać. Dla nas nie było w ogóle szans. My nawet nie podeszliśmy do tej góry. Mer Chamonix całkowicie zamknął w ogóle Mont Blanc w tamtym sezonie. I jakież było dla mnie zdziwienie, kiedy tyle słyszałem i kiedy tyle się nasłuchałem, naczytałem o tym, że ten Mont Blanc rzeczywiście jest taki prosty, a tu za pierwszym razem nie jestem w stanie na niego wejść. No więc
To zmotywowało mnie, żeby kupić pierwszy w życiu karnet na siłownię, pójść na ściankę wspinaczkową i zacząć trenować i powiedzieć, no to za rok. Dodatkowo jeszcze wymyśliłem, że w ramach takiego trekkingu i przygotowania pojadę zobaczyć Everest do bazy pod Everestem. I niestety na tydzień przed tym wyjazdem złamałem kolano. Po prostu spadłem z buldera na wyprostowaną nogę, złamałem kolano, to się skończyło 2 operacjami, gipsem. Cały mój plan się zatrzymał totalnie. I ten Mont Blanc stał się dla mnie taką jakby latarnią trochę, która pozwoliła mi na to, żeby się zmotywować, żeby trenować, przygotować się, wyrehabilitować się przede wszystkim, bo o treningu to w ogóle nie było nawet mowy wtedy. No tylko tym razem tak naprawdę no, nie doszliśmy nawet do tej stacji kolejki, bo śnieżyce, zamieci, po prostu nic się nie dało zrobić, pogoda powiedziała nie, nie dało się wejść. I dopiero za trzecim razem, który miał miejsce około miesiąca po tamtej drugiej próbie, zdobyłem Mont Blanc. Zawsze powtarzam, że trochę w nagrodę, chociaż okupione sporym wysiłkiem, bo byliśmy pierwszą parą, więc torowaliśmy drogę na szczyt dla wszystkich innych, ale byliśmy około 4 minut na szczycie sami, o wschodzie słońca, więc to było no, absolutnie niesamowite doświadczenie i tak jak wielu z nas na tych szczytach korony Ziemi, kiedy na nim postaniemy pierwszą stopę naszą, to zaczyna się ta myśl rodzić. Więc dla mnie pozornie prosta góra okazała się ogromną jakby szeregiem kłód pod nogi, porażek i tak naprawdę nieudanych prób. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to była tylko bardzo taka próba lekka, na którą zostałem wystawiony, bo potem wiedziony tym, co moi mądrzejsi ode mnie koledzy mi przekazali, ruszyłem na pik Lenina, 7-tysięcznik w Kirgistanie, żeby się tam przygotować przed wyprawą na Aconcagua, żeby zrozumieć, czym jest życie bazowe, jak wygląda taka wyprawa, gdzie trzeba dojść do bazy, gdzie trzeba się później wspinać, kilka rotacji zrobić aklimatyzacyjnych. Na Leninie te odległości między obozami są gigantyczne. Sam atak szczytowy to jest ponad 7 km w jedną stronę na granie. I miesiące przygotowań, sponsorzy, treningi, udany trekking do bazy, udana aklimatyzacja, kiedy podejmowaliśmy próbę ataku szczytowego. Była bardzo mroźna noc i ja w pewnym momencie, w połowie tego ataku szczytowego, mniej więcej, trochę mniej niż w połowie, zacząłem widzieć, no tak to wyglądało mniej więcej, pewnego rodzaju szlaczki przed oczami. Zaczęło mi latać obraz całkowicie. Byłem skupiony na tym, że coś dzieje się z moimi oczami i nie wiedziałem co. I to był taki moment, kiedy te miesiące przygotowań, jakby tygodnie zdobywania tej góry, to wszystko w jednym momencie skomasowało się do tej jednej chwili, w której ja musiałem podjąć decyzję, czy idę na górę, czy wracam. I zdecydowałem, że zawracam. Zawróciłem, nad ranem wróciłem do namiotu na wysokości 6100. Zasnąłem i kiedy się obudziłem się niewidomy. I byłem niewidomy przez około godzinę, dwie. Ten wzrok zaczął mi potem stopniowo wracać. Wiem jedno, że gdybym podjął decyzję o tym, żebym ten atak szczytowy kontynuował, to być może nie byłoby tej opowieści, nie byłoby kogo, żeby tą opowieść prowadzić. I to jest taka sytuacja, która jest taką sytuacją dla mnie bardzo istotną w kontekście porażki, ale w kontekście też nauki życiowej, że w wielu sytuacjach bardzo dużo popełniamy kosztów i pochłaniają nas pewne sytuacje i czasami warto sobie powiedzieć stop. Znaczy, determinacja jest świetna do pewnego stopnia, ale ten przycisk stop jest szalenie ważny. I najważniejszą chyba i najistotniejszą lekcję tego typu i też takiej nazwijmy to porażki, w cudzysłowie, gdzie zęby zagryzam w pewien sposób co dnia. To jest moja przygoda z Denali. Rozmawiam i znam zdanie wielu osób, które mierzyło się z tą górą, wielu osób, które też zmierzyło się z Everestem i wiem, że Denali jest jedną z najtrudniejszych gór korony Ziemi, ale też w ogóle jedną z najtrudniejszych gór w ogóle, ze względu na ten prosty fakt, że na tych saniach, na tych plecach trzeba to wszystko nieść tymi dniami kolejnymi tam pod górę. Szło nam doskonale, to znaczy każdego dnia szliśmy, wypełnialiśmy plan, byliśmy coraz wyżej, mieliśmy idealny timing i dzień po dniu wykonywaliśmy założony plan. Dotarliśmy do ostatniego obozu, do 17. Mieliśmy rewelacyjną pogodę, przynajmniej tak wszystkie prognozy wskazywały i ruszyliśmy na szczyt. Po kilku godzinach wspinaczki ta pogoda zaczęła się oczywiście systematycznie psuć, do tego stopnia, że kiedy pokonaliśmy ostatnie wzniesienie, czyli Peak Hill tak zwany, i dotarliśmy na grań szczytową. To jest mniej więcej
50 do 70 metrów wysokości do pokonania na dystansie około 300-400 metrów. Najprzyjemniejsza część ataku szczytowego, bo ten szczyt się już widzi i się do niego po prostu tym pięknym spacerem po grani dociera. My musieliśmy się tam zatrzymać. Dokładnie w miejscu, w którym wyszliśmy na grani, musieliśmy się zatrzymać i podjąć decyzję o tym, że nie ma szans, żebyśmy ten szczyt zdobyli. Te wszystkie historie, one spajają się w taką jedną myśl, czy w taki jeden mianownik. Ja do końca nie umiałem go wypowiedzieć i szczęśliwie ktoś to zrobił za mnie, a ja tylko parafrazuję to, aby być najlepszym zwycięzcą, żeby nauczyć się i żeby być najlepszym zwycięzcą, trzeba być doskonałym przegrywającym. I z taką myślą chciałbym Was dzisiaj zostawić. To jest koło fortuny? Koło... sadystyczne koło fortuny, uwaga. Jakby spadało, to będziesz je łapał. Dobrze. Kręcimy. Niech jury uzna. Co tu się dzieje? Co to za... Co wy za sterowanie robicie tym? Co byś zrobił, gdyby nie miało być jutra? Spędziłbym cały dzień ze swoją rodziną i jak najszybciej dostał się do Szczecina, gdzie jest druga część mojej rodziny. Gdybyś mógł zostawić sobie tylko jedno wspomnienie, jedno marzenie, co by to było? Jedno wspomnienie, pierwszy raz, kiedy Olek powiedział tata, jedno marzenie, korona ziemi. Co jest twoim dlaczego? Moim dlaczego jest warto mieć upór i determinację. I chyba ta determinacja jest moim dlaczego. Dążenie do celu. Czy jest coś, czego się boisz? Pająki, gąsienice. Jeszcze są takie gąsienice, co wyglądają jak pająki. Głównie takie małe żyjątka. Bo w górach ich nie ma u góry, więc to jest proste, dlatego tam chodzę. Jedyny w Europie rezerwat sąsiadujący z wielką aglomeracją miejską położony na Mazowszu to A. Poleski Park Narodowy, B. Kampinoski Park Narodowy, C. Białowieski Park Narodowy, D. Karkonoski Park Narodowy. To wiem, bo mój pies chciał kiedyś długiego spaceru, więc stwierdziłem, że pojadę najbliżej, gdzie się da, do Kampinosu i przebiegnę z nim tam, czy przejdę 40 parę kilometrów i potem pies przez 4 dni nie chodził. Kampinos. B. Wyzwanie. Dobrze. Okej. Okay. I wręczam ci plecak. O, ale żeśmy mu trudne wyzwanie zrobili. Zadecydujesz, czy wolisz mieć to w plecaku, aha, czy wolisz mieć to na plecach. To mogę mieć to na plecach. Okej, okay, no to zakładaj to. A ty wybierasz sobie dwa ukochane chwyty i na mój znak będziesz się podciągał i odpowiadał na pytania. Gotowy? Co? Spokój czy adrenalina? Adrenalina. Wolisz dawać prezenty czy dostawać? Dawać. Muzyka symfoniczna czy techno? Symfoniczna. Wakacje w Polsce czy za granicą? Za granicą. Niewinne kłamstwo czy bolesna prawda? Bolesna prawda. Pizza czy burger? Burger. Najbardziej euforyczny moment w twoim życiu? Olek. No jak pojawił się Olek. Co musi mieć idealna kobieta? Musi być Olą i nią jest. Trzy kraje, do których chciałbyś jeszcze pojechać? Chile, Rosja, Laos. Którą z postaci z bajek chciałbyś być? Gargamelem. On miał wszystko zorganizowane. Wiedział jak z tymi smurfami. To jest absolutny zaszczyt być uczestnikiem Festiwalu Siły Marzeń. Przede mną trzy wielkie wyprawy, bo Alaska, Antarktyda i w końcu Everest, w jakiej kolejności zobaczymy. Natomiast jeśli chcecie to śledzić, jeśli chcecie patrzeć, jak zmagam się zarówno z tą stroną sportową w kontekście wypraw, ale też z tą stroną organizacyjną, tego jak to wygląda od kuchni. Ile jest tak naprawdę pracy, której nie widać przy takim projekcie, to zapraszam Was bardzo gorąco. Na Facebooku możecie mnie znaleźć po prostu po nazwie Seven Happy Summits, bo tak nazywa się projekt Korony Ziemi dedykowany Fundacji Happy Kids. Taka strona internetowa, gdzie możecie też mnie odwiedzić i zobaczyć też inne rzeczy, które robię, to po prostu www.michałleksiński.pl. Dla tych, którzy planują wyprawy albo zastanawiają się, skąd wziąć sponsorów, jak ich pozyskać, jak się w ogóle za to zabrać, żeby myśleć o tym, żeby stworzyć coś takiego jak projekt wyprawa, czy to górska, czy sportowa, czy jakakolwiek inna, jeśli chodzi o projekt podróżnicy, to oczywiście, że skorzystam z okazji i się pochwalę książką Projekt Wyprawa, którą miałem okazję
napisać. To książka, w której zawieram tak naprawdę kompendium praktycznej wiedzy związanej z zdobywaniem środków na takie wyprawy i po prostu planowaniem ekspedycji. Żałujcie, że niestety wydarzenie jest tylko online, bo to jest po prostu absolutnie fantastyczna przygoda, żeby być z taką ekipą, nagrywać to i pewnie materiał zza kulis kiedyś zostanie upubliczniony i wtedy wszyscy będziemy mieli przechlapane, ale mówiąc poważnie, to naprawdę niesamowite przedsięwzięcie i przede wszystkim ukłony dla całej ekipy, która to organizuje i dla Miłki, która no, kolejne marzenie przekuła w rzeczywistość. Piąteczka, ja poproszę o prezenciki. Proszę, uprzejmie, mam nadzieję, że się dobrze powiesz, że sprzedaję takie głowę, kubelasa i dobrą energię. Po co to wszystko to było tu właściwie? Ja jestem nie na bieżąco. Jeszcze są takie gąsienice, co wyglądają jak pająki. One się ruszają tak jakby szybko, jakby... Ale mówiąc poważnie, to... Nie, żeby tam to nie było poważne. Przecież to nawet z moich marzeń ja będę potrzebował podpowiedzi. To... Co wy za sterowanie robicie tym?